Hej miśki! W internecie można znaleźć dużo ciekawostek, dużo ciekawych ludzi i ich bardzo odlotowych wypowiedzi. Trochę tak się jakoś złożyło, że ostatnio jak robiłam różne filmy, w których konfrontowałam czyjeś wypowiedzi z moimi opiniami, to bardzo często tymi moimi ofiarami byli mężczyźni. Nie było to totalnie zamierzone, bo moim zdaniem klepanie głupot to wcale nie jest domena jakiejś konkretnej płci, ale żeby nie było, dzisiaj przyjrzymy się wypowiedziom kobiety. Women. I to nie byle jakiej kobiety, bo kobiety, która jest matką influencerki i sama również jest influencerką. Pani Aneta razem ze swoją córką prowadzi na TikToku konto Mama Iwerka. I są znane. Są tak znane, że wystąpiły w Dzień Dobry TVN. Wy też bijecie rekordy na TikToku, tak? Już blisko prawie 900 tysięcy ludzi na TikToku, na Instagramie prawie 180 tysięcy. No drogie panie. Jak to w ogóle się stało, że wy stworzyłyście taki social mediowy duet? Werka, czyli ta córka, robi sobie tam jakieś rzeczy i może was zaskoczę, ale pojawiła się już kiedyś na tym kanale. Halo mamo, nie jestem tu sama, wysyłam ci fotkę na Instagrama. Teraz zajmuje się, nie wiem czym konkretnie, wrzucaniem 5 razy takich samych TikToków, apparently. Na ich wspólnym TikToku chyba trochę kończą im się pomysły. Jedno fajne i drugie. Kurczę. Chyba jednak czytać w myślach. Iwera, nie zgadniesz, co mi się dzisiaj przytrafiło? No mów. Jaki miałam wybór ciężki. Kurde, ale ona jakoś staro wygląda. Czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się chyba. Aha. Natomiast w tym filmie konkretnie chciałabym się skupić na pani Anecie, ponieważ moim zdaniem troszeczkę odleciała. No i zaczynamy z przytupem. Źle się czujesz? Ciężko ci jest w życiu? Trudno? Masz nieprzepracowane traumy, które negatywnie wpływają na twoje życie? To wszystko twoja wina! Sam generujesz sobie problemy! Dziękuję pani Aneto, jeszcze nigdy nie było mi tak lekko! Czułam się fatalnie! Próbowałam znaleźć powód, dlaczego tak jest! Teraz już wiem! To wszystko ja! Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Pani Anecie należy się puchar za dokonanie czegoś, co jako społeczeństwo próbujemy osiągnąć od lat. Jednym TikTokiem usunęła wszystkie problemy i traumy ludzi. Brawo! Ten TikTok mocno zwiralował i właśnie dużo jakichś tam stitchy do niego powstało, bla 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 bla. I jednym z tych stitchy była ta dziewczyna, która w skrócie mówi o tym, że właśnie takie podejście często sprawia, że ludzie w dzieciństwie nabywają jakieś traumy, z którymi potem ciężko im jest sobie poradzić w dorosłym życiu. No i pani Aneta odpowiedziała. I to odpowiedziała w najbardziej bucowaty sposób, jak się tylko dało. Kobieto, zanim zaczniesz oceniać coś, czego nie zrozumiałaś, polecam wstać, ubrać się i uczesać i nauczyć komunikacji bez wulgaryzmów. To jest idealny przykład na to, dlaczego niektóre kobiety nie powinny mieć dzieci. Ja mam nadzieję, że mój strój jest odpowiedni do rozmowy z panią. Może dzisiaj sobie nie zrobiłam jakiejś wybitnej fryzury, bo po prostu umyłam włosy, ale przynajmniej jestem czysta, jestem w miarę umalowana, także mam nadzieję, że to już jest sytuacja, w której możemy rozmawiać. Ciekawe jest też to, że ta odpowiedź troszeczkę demaskuje panią Anetę, no bo jednak ona stworzyła sobie wizerunek takiej cool mamy, fajna mama, słucha polskiego rapu, taką ma fajną relację ze swoją córką. No a tutaj jednak wyłazi z niej takie myślenie typowe dla poprzedniego pokolenia, nieświadomego, niewyedukowanego w kwestii zdrowia psychicznego. No takiej właśnie, takiej bucowatej kobiety. Stop! Nie mam już makijażu, także możecie popatrzeć, jak odbijamy się od drzewa, walcząc z magmowym żmijem. Już ten odcinek był pięknie zmontowany. Już czekał na publikację, gdy nagle na moim For You page wyskoczył mi filmik ze zbiorową odpowiedzią pani Anety na wszystkie zarzuty w jej stronę. Bo jej TikTok z tymi toksycznymi ludźmi całkiem ładnie zwiralował i wiele osób się zbulwersowało. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, że teraz jest taka moda, dorosłe panie, bo to do was mówię. Wy celowo odwracacie uwagę od tego przekazu i piszecie komentarze, że ja robię krzywdę dzieciom. Spaliśmy dość nisko w dyskusji, ale widzę, że muszę jedną rzecz wyjaśnić. Słowo dziecko niekoniecznie musi odnosić się do 5-latka. Dziecko też w sensie czyjś potomek. Ja mam 25 lat w tym roku i nadal jestem dzieckiem moich rodziców. Moja mama mnie urodziła, jestem jej dzieckiem. Zdanie rodzice robią krzywdę swoim dzieciom nie musi znaczyć ojciec pasem
jeden tłucze kacperka, tylko też rodzice swoimi działaniami mogą szkodzić swoim córkom i synom, wkładając im do głowy myślenie, które w dorosłym życiu negatywnie się na nich odbije. Że ja robię krzywdę dzieciom, które są prześladowane i teraz będą brały winę na siebie. Dobrze wiecie, że przekaz nie jest do dzieci. No, oni wiedzą właśnie. Jakby to w pani jest problem. To pani nie może skomprehendować, że jedno słowo może mieć więcej niż jedno znaczenie. To jest nawet prostsze niż zamek i zamek, niż para i para. Ja serio mam nadzieję, że to jest kociołkowanie i szycie, a nie, że serio kobitka nie jest w stanie zrozumieć tak prostego przekazu. Jeżeli faktycznie jakiekolwiek dziecko po moim filmiku odebrało to w ten sposób, że ono jest winne temu, że na przykład ma przemocowego rodzica, to bardzo przepraszam. Absolutnie nie to było moim celem. Nikt tego nie mówi. A propos tej brania odpowiedzialności. Tak, bardzo polecam tą teorię. Ona jest wspaniała. Stosując się do niej, jeżeli jesteśmy szefem i nasz pracownik źle wykona zadanie, to my się zastanawiamy, co my zrobiliśmy nie tak. Jest gorzej. Jest coraz gorzej. Branie odpowiedzialności za swoje czyny to jedno. Obarczanie się wszystkim, co się tylko da, w tym błędami innych ludzi, to pierwszy krok do wskoczenia na spiralę do zatracenia. Czy może źle zakomunikowaliśmy mu? Czy mamy być zadufanymi w sobie bucami, którzy nie zauważają swoich błędów? Nikt tak nie powiedział. Paradoksalnie pani nie umie tego zrobić. Pani nie umie zauważyć, że ten TikTok był szkodliwy i zamiast tego brnie pani w to dalej. Albo nie umie pani merytorycznie odpowiedzieć w komentarzach na krytykę, tylko pisze pani o tym, że typiara ma taką fryzurę, a nie inną. Nie taką jak trzeba. Jeżeli jesteśmy z partnerem, który nas nie szanuje, tak! Też my jesteśmy za to odpowiedzialne. Polecam zapoznać się trochę z materiałami traktującymi o przemocy w związkach, bo serio, przykro się słucha tego, co pani mówi. Zastanawiamy się, dlaczego jest teraz taka sytuacja między nami. Czy to jest kwestia tego, że ja źle wybrałam? Czy to jest kwestia tego, że coś źle poszło w moim związku? A jeżeli źle poszło, to tak, jak najbardziej. To jest też moja odpowiedzialność. Wykręcanie kota ogonem. Znacie taki termin? I nie piszcie mi, proszę, że ja chcę zwolnić z odpowiedzialności rodziców. Absolutnie nie. Ale tak właśnie to wygląda. Mało tego, po przeanalizowaniu innych treści przez panią publikowanych, pani słowa jeszcze bardziej wyglądają jak próba zamydlenia ludziom oczu. Czy ja uważam, że dzieciństwo jest ważne? Ma ogromny wpływ na nasze życie. Tutaj to pani Aneta trochę zachowuje się jak źle zdobingowany, zbugowany NPC. To przecież przez te pierwsze lata naszego życia nasz mózg buduje sobie mapę. My nasiąkamy przekonaniami, uczymy się zachowań, uczymy się reakcji. No właśnie, to wszyscy próbujemy pani przekazać. I właśnie to pani za wszelką cenę chce wyprzeć. Jeśli pani mówi takie zdanie, a wcześniej mówi pani te wszystkie inne zdania, to nie ma najmniejszego sensu. Ciąg logiczny nie istnieje. Czy ja miałam dobre dzieciństwo? Absolutnie nie miałam dobrego dzieciństwa. No i teraz robienie z siebie ofiary. Ja mogę klepać takie farmazony, bo ja miałam złe dzieciństwo. Za moich czasów, Piotrusiu, to było jeszcze gorzej. Wy teraz to wymyślacie. Jak ja byłam dzieckiem, to się na grochu klęczało. No i co z tego? To was wcale nie upoważnia, dorośli ludzie z tamtego pokolenia, do krzywych akcji. Co więcej, w trosce o swoje pociechy, powinniście przepracować swoje traumy, żeby nie popełniać błędów podczas wychowywania swoich, uwaga, dzieci. Ja przez lata żyłam w przekonaniu, że miałam najgorszą matkę na świecie i że wszelkie problemy w moim życiu są przez moją matkę. Co to dało? Nic, straciłam kilkanaście lat życia. A zamiast tego mogłam spróbować sobie pomóc i doprowadzić do sytuacji, w której nie będę nagrywała szkodliwych TikToków. Czy nie ma ludzi toksycznych? Oczywiście, że są. Sami też jesteśmy toksyczni. No i to jest statement pani Anety. Nie wyciągnęła nic z krytyki, którą dostała od ludzi. Nic nie zrozumiała. Mam cichą nadzieję, że ten film jako dłuższa wypowiedź, bardziej rozwinięta, zmuszająca do skupienia się na więcej niż 30 sekund, może coś w niej ruszy, ale też nie nastawiałabym się na jakąś totalną metamorfozę. Wspaniale. Nie dość, że źródłem wszystkich moich problemów jestem ja sama, to jeszcze jestem słaba. No bo to, że czuję, że ktoś podcina mi skrzydła, no to jest objaw jednak, że jestem taka, no trochę beznadziejna. To jest przekaz, który właśnie chcieliśmy zobaczyć na publicznej platformie, na profilu śledzonym przez 120 tysięcy osób. To jest przekaz osoby, która wybiła się na tym, że jest matką. No właśnie, bo zauważcie, że w tych TikTokach, które omawiamy, pojawia się pewien wzór. W obu przypadkach napisane było, że partner / rodzic. Więc pani Aneta jest taką wolnością wiodącą rodziców na barykady, ich ambasadorką usprawiedliwiającą ich chujowe zachowania.
Widzicie, tutaj jest znowu to samo. Ja nie chcę mówić, że wszystkie problemy wszystkich ludzi na świecie są generowane przez rodziców, ale no, część z nich jest. I nie zrozumcie mnie w tym momencie źle, bo nawet najbardziej kochający, wspaniały, cudowny rodzic popełnia błędy i może w nieświadomy sposób zaszkodzić swojemu dziecku. I to nie jest teraz powód, żeby palić wszystkich rodziców na stosie, ale na pewno takie TikToki sprawiają, że uświadamianie ludzi na ten temat jest trudniejsze. Takie rozmowy, które dla ludzi zmagających się z różnymi upodleniami mogą być i tak dużym wyzwaniem, po takich wypowiedziach, no, są jeszcze gorsze do zniesienia, a takie rozmowy mogą być na przykład bardzo oczyszczające, mogą doprowadzić do jakiegoś kompromisu, do tego, że ten rodzic zauważy, że coś tam to nie fajnie zrobił. No bo właśnie tego typu wypowiedzi sprawiają, że ugruntowuje się to przeświadczenie o nieomylności rodzica. I na szczęście ludzie w komentarzach bardzo fajnie zareagowali, mega mnie to cieszy, bo to oznacza, że mamy coraz bardziej doedukowane, świadome społeczeństwo. Serio, to jest powód do śmiechu, bardziej szczera rozmowa i terapia dla obu stron, a nie wyśmiewanie tego, że się zawaliło wcześniej jako rodzic. My musimy iść na terapię, bo wy nie poszliście. A może przestaniemy w końcu inwalidować i gaslightować uczucia innych? Pokażę wam, jak przyciągnąć drugą osobę z wykorzystaniem fizyki. Posłużę się naszyjnikiem, bo właśnie widziałam taki filmik. Mamy naszyjnik. I niech to będzie ta druga osoba, którą chcemy przyciągnąć. Co się dzieje, gdy przyciągamy go do siebie? Naszyjnik się odsuwa. I co teraz zrobić, żeby faktycznie przyciągnąć drugą osobę? Widzicie, jak to działa? Gdy my się odsuwamy, albo gdy odsuwamy tę osobę, ona się do nas przybliża. No i na koniec miła mama z TikToka uczy nas technik manipulacji. Wspaniale. Ciepło-zimno to technika manipulacji polegająca na stworzeniu huśtawki emocjonalnej u drugiej osoby, wysyłaniu jej sprzecznych sygnałów, podkreśla na swoim profilu na Instagramie Milena Wojnarowska, która jest psycholożką. Relacje romantyczne pobudzają nasz układ nagrody, ten sam, który odgrywa kluczową rolę w uzależnieniach, który w dużej mierze sterowany jest przez dopaminę. Oczekiwanie dopaminowej nagrody sprawia, że jesteśmy zmotywowani do podtrzymywania relacji. Dużą rolę odgrywa tu dysonans poznawczy, który może pomóc danej osobie podjąć decyzję o zakończeniu związku. Większość ludzi ma dużą potrzebę jednoznaczności i mają silną motywację, aby powstały dysonans zredukować. Ludzie pozostają w tego typu relacjach, dlatego że nie są one dla nich zrozumiałe i w konsekwencji coraz bardziej angażują się w znajomość. Ja teraz nie wiem, czy pani Aneta w świadomy sposób puszcza takie rzeczy w świat. Mam nadzieję, że tak nie jest. Czy po prostu sytuacja wygląda w taki sposób, że ona nie wie za bardzo, o czym mówi. No, także na przyszłość polecałabym jednak dwa razy zastanowić się, zanim się coś opublikuje. Jest taka opcja, że nagrywa się TikToka i ogląda się go wcześniej? To nie musi być tak, że nagrywasz TikToka i publik instantownie. To może poczekać chwilę. 10 minut, 20, dzień. Można zapytać kogoś, czy na przykład to nie jest trochę głupie albo szkodliwe. Można te wszystkie rzeczy zrobić. Bo wypowiedzi pani mamy, z którymi zapoznaliśmy się w tym odcinku, no moim zdaniem są dość mocno szkodliwe. I warto o takich rzeczach mówić. Możliwe, że w tym momencie dołączyłam jako trzecia, możliwe, że czwarta, jeżeli ta laska z tamtego TikToka się liczy, do grona pani hejterów. No mamy tam może dwóch takich hejterów. Ja osobiście uważam, że to, co zrobiłam, to konstruktywna krytyka, natomiast to, jak pani to odbierze, to już jest pani sprawa. Możliwe, że też jakoś się źle ubrałam, albo nie tego wyglądam, coś jest ze mną niefajnie. Natomiast, tak jak sama pani powiedziała, to jest nasze życie, więc co tam kogo, jakby nie powinna nas obchodzić, co inni ludzie o tym są. Obyśmy my się czuli dobrze z tym, co robimy. No, więc to była pani Aneta, znana z Mama i Werka. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach. Mam nadzieję, że fajna jakaś dyskusja się ułoży bez wulgaryzmów, bo to wtedy jesteśmy skreśleni. Jeżeli użyje się jakiegoś wulgaryzmu, to już nie ma o czym mówić. Mam nadzieję, że pisząc te komentarze macie pięknie ułożone włoski. I tak, to by było na tyle w tym odcinku. To jest odcinek dość krótki, ale miałam ochotę się o tym wypowiedzieć i tak zrobiłam. Do widzenia, pa pa!